Dzień dobry. Witam wszystkich na moim kanale Maluj Baluj. Jest godzina 19. Startujemy z naszym pięknym jesiennym pejzażem. O, widzę, że coraz więcej osób się pojawia. Cudownie, wspaniale. Witaj Danusiu, witaj Weroniko, witaj Krysiu. Super, fajnie, że ze mną dzisiaj jesteście. Małgosia, dobry wieczór. Tak jest, Małgosia, to jest najlepsza artystyczna grupa. Moi kochani, dzisiaj będziemy malować pejzaż z brzozami. Ja tam Wam na grupę wrzuciłam obrazek, tu jeszcze Wam pokażę, tak będę Wam pokazywać, co będziemy malować po kolei. Witaj Wojtku, będę Wam ten obrazek przybliżać, oczywiście jeżeli tutaj ze mną malujecie, to sobie możecie na komputerze otworzyć, jeszcze tak przybliżę, żeby Wam może było wygodniej i lepiej widzieć, możecie sobie ten obrazek ściągnąć oczywiście i otworzyć gdzieś na komputerze z boku i albo malować razem ze mną, albo sobie dzisiaj tylko oglądać, a odtworzyć sobie tego live'a w dowolnym momencie, wtedy kiedy będziecie mieć na to czas. Ten live będzie dla Was dostępny przez cały czas, dopóki będzie istniał ten nasz kanał. Czego będziemy potrzebować do namalowania tego obrazka? No to oczywiście podobrazie malarskie. Ja tutaj przygotowałam sobie 24 na 30 cm. Jest to panel malarski, o którym Wam już kiedyś mówiłam. On się tym różni od podobrazia, że jest po prostu, że to nie jest płótno nabite na blejtram, tylko płótno naciągnięte na taką, nie wiem, sklejkę czy tekturkę. To jest tańsza wersja do ćwiczeń. Oczywiście farby akrylowe w takich jesiennych kolorach, różne pędzle, kubeczki z wodą, paletka do mieszania farb. Ja mam tutaj tekturkę i sobie to po prostu folijkę nakleiłam, potem tylko zdejmę, wyrzucę, żeby nie trzeba było marnować jakichś tam talerzyków jednorazowych. Co jeszcze? Suszarka do włosów nam się przyda. No i chyba, no i jakaś szmatka do wycierania pędzli. Witaj Mario, Gosiu, Iwonko, Małgosiu, Michał, Bogusia, Renata. Super, miło Was widzieć. I kolejna Małgosia. Tych Małgosi tutaj w grupie mamy bardzo, bardzo dużo. Bardzo Wam dziękuję, moi kochani, za wszystkie kawusie, które mi stawiacie na Buy Coffee tu Maluj Baluj. Szczególne podziękowania dla Małgosi, Marka i Renaty. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście jak się skończy miesiąc, to ja na początku przyszłego miesiąca wszystkim osobom, które mnie w ten sposób wspierają, wyślę link do filmu Malowane kawą. Tak jak było w zeszłym miesiącu, tak samo w tym miesiącu chcę Was szczególnie wyróżnić za to, że tak bardzo mocno mnie wspieracie. Bardzo Wam za to dziękuję. Moi kochani, to co, możemy zaczynać? A tutaj się witają jeszcze Krysia, Liliana, Ula, super. Michał, nie ma sprawy, dzięki za grupę. Kochani, dołączajcie do grupy, jeżeli ktoś tu jest nowy i jeszcze nie wie, istnieje grupa na Facebooku Maluj Baluj kreska uczestnicy warsztatów, gdzie możecie do tej grupy dołączać, wrzucać swoje prace, które tutaj malujecie ze mną, ale też w swoje inne obrazy, które malujecie samodzielnie, bądź też korzystacie z jakichś innych kanałów. Ja Was do tego bardzo zachęcam. Wspaniała, cudowna grupa. Tutaj wiele osób już, które uczestniczą w tym live'ie, do tej grupy należą. Tam się wspieramy, tam sobie pomagamy. Tam możecie też opisywać swoje wrażenia z malowania ze mną. Także bardzo, bardzo mocno Was do tego zachęcam. To co, kochani, zaczynamy. Namper próbował wysłać kawę, ale się w kółko kręciło. No nie, Namper, no jakoś może sobie poradzisz, ale dziękuję Ci za dobre chęci. Okej, dobrze. Małgosia wita wszystkich z Węgier. Dobra, moi kochani, zaczynamy. Najpierw sobie zrobimy niebo. Jak widzicie, to niebo tutaj u góry jest takie delikatnie błękitne. Natomiast ja to tak pod kątem muszę trzymać, ponieważ tutaj się dość mocno te lampy moje odbijają. U góry jest błękitne, tak? Potem przechodzi nam delikatnie w żółty, pomarańczowy i w czerwony kolor. No i tutaj jest lekko takie
przemazany takimi delikatnymi chmurkami i na tym niebie znajduje się takie białe jesienne słoneczko, tak? Więc wyciśniemy sobie teraz na paletkę farbkę białą i oczywiście odrobinkę farbki niebieskiej. Ja tutaj przygotowałam sobie farbkę, która nazywa się Błękit Nieba. Możecie oczywiście też wykorzystać jakikolwiek inny niebieski kolor, może to być też ultramaryna. Jeżeli używacie ciemno-niebieskiego, to oczywiście musicie go sobie troszeczkę mniej dodać do tego białego. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania tutaj do mnie, to jest jedyna okazja właśnie na czacie na żywo, żeby mi te pytania dotyczące malowania zadawać. Ja tutaj odpowiem w miarę oczywiście moich możliwości i wiedzy. Jeżeli oczywiście nie będę znała odpowiedzi na jakieś pytanie, to tutaj jest wspaniała grupa i też wiecie bardzo dużo na temat malarstwa, więc na pewno będziemy się wspierać i też możecie na te pytania odpowiadać, gdybym ja zbyt długo zwlekała albo na przykład nie wiedziała, nie znała odpowiedzi, tak? No bo wiadomo, człowiek się całe życie uczy, więc też nie wszystko mogę wiedzieć. I oczywiście no, na pewno nie wiem wszystkiego. Widzicie, mam tutaj wyciśniętą farbkę białą. To jest oczywiście biel tytanowa, taka mocno kryjąca i błękit nieba. I teraz, jak już mam tą farbkę wyciśniętą, to biorę sobie bardzo szeroki pędzelek, tylko sobie szpachelkę w szmatkę powycieram, żeby mi już tutaj nie pobrudziła biurka. Bierzemy sobie szeroki, mięciutki pędzelek, jak najszerszy, z takiego miękkiego, syntetycznego włosia. Moczymy sobie koniuszek do wody, no i do białej farbki dodajemy odrobinkę, naprawdę taką bardzo maleńką ociupinkę, widzicie, tutaj mam tylko na koniuszku pędzelka tej błękitnej farby. I teraz będziemy malować dość szybko, ponieważ trzeba będzie wykorzystać to, że farba będzie mokra i będziemy robić sobie takie delikatne przejścia. To jest dość trudna sztuka, ale ja myślę, że sobie też z tym świetnie poradzicie. Lilianka już czytałam. Krysia, jak zwykle mu internet jest do bani. Ja mam nadzieję, że wy dobrze widzicie, że to nie jest u mnie problem z tym, ale chyba jest okej. Michał, na pomarańcz, na same niebo też. Michał, no jeżeli wolisz mieć tylko i wyłącznie pomarańczowe niebo, to oczywiście jak najbardziej. To jest oczywiście tylko przykład, interpretacja jest dowolna. Możecie sobie to malować w taki sposób, w jaki chcecie. Krysia, ja się muszę nauczyć, jak postawić kawusie. No Krysia, to jest bardzo proste. Wchodzisz po prostu na bajkofi.tu, taki backslash maluj baluj i tam już będziesz widziała, co zrobić. Tam to jest bardzo intuicyjne, ale dziękuję Ci też za dobre chęci, ponieważ nie nadążam za Tobą, więc jak zwykle oglądam i uczę się, walczę malując babią górę ze swojej fotografii, ale korzystając z Twoich instrukcji i warsztatów. Super, dziękuję, fajnie, cieszę się, że korzystasz. Jest okej, widać dobrze, pisze Małgosia. Witaj Aniu. Dobra, malujemy kochani. Więc tak, biały, zmieszany troszeczkę z tym kolorkiem błękitnym. Ja sobie tutaj jeszcze troszeczkę namoczę tą farbkę, żeby ona nie była taka bardzo gęsta. Będzie mi się wtedy troszeczkę lepiej malowało. I ten błękit ma być naprawdę bardzo, bardzo jaśniutki. Ja teraz się zajmę malowaniem. Jak skończę ten etap, to będę czytać dalej Wasze komentarze. I zaczynamy od góry. Ta farba nie musi być jakoś super wymieszana, tak? Niech porobią się Wam takie jaśniejsze i ciemniejsze też smuszki. I tutaj jeszcze raz powiem, pracujemy dość szybko, tak? Więc malujemy sobie błękitne niebo. I od razu, jak tutaj już mamy ten błękit tak dociągnięty mniej więcej do tej wysokości, tak, to teraz wyciśniemy sobie na paletkę odrobinkę farbki żółtej. To jest ten taki żółty średni. Bardzo, bardzo malutko. Jej nie będziemy używać zbyt wiele. Tym samym pędzlem najpierw go wycieramy w szmatkę. O! Zepsuł się pędzelek, nie szkodzi. Spróbuję go tak wcisnąć. Widzicie, jak to wygląda. Lekko go sobie wypłukam z tej niebieskiej farby, bo jakbym teraz dodała od razu żółty, to zrobiłby mi się kolor zielony, tak? I teraz zrobimy, tak troszeczkę oszukamy, że tak powiem, system. Weźmiemy sobie czystą biel,
czystą biel na pędzelek i zrobimy tu sobie taki jakby biały przerywnik, tak? Biały, delikatny przerywnik. Tego tutaj nie widać pewnie, chociaż może widać, jak się błyszczy, prawda? Taki biały przerywnik. I teraz dopiero nabieramy sobie farbkę żółtą, nie myjąc pędzla. I od dołu, tak, czyli tu w tym miejscu, zaczynamy malować żółtym i przeciągamy lekko do góry. I teraz nam się ten kolor tutaj żółty połączy z tym białym i przejdzie nam delikatnie w ten niebieski. Tak? Widzicie? Takie fajne, delikatne nam się robi tutaj przejście. O, póki ta farba jest mokra, tak? To tylko wtedy nam się te przejścia takie ładne tutaj zrobią. I teraz możemy sobie wycisnąć kolor pomarańczowy na paletkę. O, te farby tak się tutaj mocno zatykają. Wyciskamy sobie kolor pomarańczowy. Też taką malutką na razie kuleczkę. Bierzemy na pędzelek. Możemy troszeczkę z tym żółtym połączyć. I tutaj w tym miejscu, gdzie kończy się żółty, malujemy sobie taki pas pomarańczowy. Tak? Pasek pomarańczowy. Może jeszcze troszkę więcej tego pomarańczowego. O. W taki sposób tutaj. I teraz ostatni etap. Wyciskamy sobie kolor czerwony. Może to być taki czerwony błyszczący, może to być czerwień błyszcząca, może to być karmin. Tutaj już w zasadzie jest obojętne. Maleńką kuleczkę tej czerwonej. Ona jest bardzo, bardzo mocna. I nie myjąc pędzelka, nabieramy sobie tą czerwień. Tak? W taki sposób. I na samym dole tutaj jeszcze przeciągamy delikatnie tą czerwienią lekko do góry. I zobaczcie, jak nam się tutaj to ładnie teraz wszystko połączyło. Tak? O. I mamy już niebo namalowane. I są takie fajne przejścia, widzicie, błękitny, potem taka się delikatna biel robi, która przechodzi nam żółty. Tutaj nam się ten pomarańczowy troszeczkę znikł w tej czerwieni, ale też jest takie ładne, łagodne przejście, tak? Ok. Teraz mogę przeczytać Wasze komentarze. Michał zmienił konto na Facebooku, czy pomarańcz same niebo, też to już mówiłam, że w zasadzie może być, ale ładniej będzie wyglądało, jak będzie takie fajne, łagodne przejście, tak? Małgosia spóźniona i wita wszystkich, witaj Małgosiu, Krysia musi się nauczyć, jak postawić kawusie, to już czytałam. Ania się wita, Michał, dobry wieczór Michał. Lucynka, witaj, witaj, witaj Lucynko, Mariola, witam Zuzia, Zuzia Loki, dobrego wieczoru, pięknie pani maluje, dziękuję Zuzia bardzo. Kochani, i co teraz? Teraz musimy sobie zrobić taką podmalówkę pod ten nasz tutaj dół, tak? Niebo nam delikatnie w tym czasie przeschnie, chociaż ja i tak postaram się później to delikatnie przesuszyć suszarką do włosów. Zetrę sobie tylko biurko, bo poplamiłam farbami. Ok. No i co robimy teraz? Teraz możemy sobie wycisnąć, mamy tutaj te takie jesienne kolory, czyli czerwony, żółty, pomarańczowy. Teraz możemy sobie wycisnąć troszeczkę ochry palonej. Jeżeli jej nie macie, to możecie użyć też koloru pomarańczowego z dodatkiem odrobiny zieleni, ale tej zieleni nie zrobimy sobie, nie wyciśniemy sobie prosto z tuby, tylko zrobimy ją sobie z błękitu pruskiego i z koloru żółtego, który już mamy na palecie. Chyba że macie taki zielony oliwkowy, może ja Wam pokażę tutaj ten kolor.
Sekunda, tu mamy taki, to się nazywa zieleń soczysta, ale ona jest taka bardziej oliwkowa, prawda? Też możecie takiego zielonego użyć. Może ja go też tutaj sobie troszeczkę wycisnę, żeby był pod ręką. Będziemy teraz sobie mieszać te kolory w taki dość ciekawy sposób. Zaraz Wam to pokażę. Oczywiście wiecie, powolutku, relaksik, bez pośpiechu, cieszcie się procesem, cieszcie się tym, że malujecie, a jeżeli chodzi o efekt, to już tam nie ma to specjalnego znaczenia, tak? Ola, witaj Olu. Tak, zaczynasz też malować, te przejścia są rewelacyjne. Dziękuję. No widzisz, jak fajnie. No właśnie, jak nie chcecie, żeby Wam się zrobił zielony, jak chcecie zrobić przejście na żółty, zróbcie sobie między zielonym a niebieskim biały pasek i potem od dołu ciągniecie do góry i wtedy Wam się takie ładne przejście zrobi, tak? Potem sobie zrobimy te takie tutaj smuszki, obłoczki, jak to nam delikatnie przeschnie. To już na jednym live'ie Wam pokazywałam, jak fajnie jest gąbeczką robić takie obłoczki, prawda? Na niebie, takie fajne przejścia. Dobrze, i teraz moi kochani, bierzemy sobie, ja tym samym pędzlem możemy cały czas operować, robimy na razie podmalóweczkę sobie, więc ja biorę sobie tą ochrę paloną, może być też pomarańczowy z dodatkiem odrobinki takiego czerwonego czy jakiegoś zielonego. Tutaj dodam sobie odrobinkę błękitu pruskiego, tak? Odrobinkę błękitu pruskiego, odrobinkę żółtego koloru. I zrobi nam się taka, jeszcze troszkę czerwieni tu możemy dodać, i zrobi nam się taka rudawa zieleń. O, teraz jeszcze tej zieleni tu możemy dodać. Taka rudawa zieleń, tak? Taki brunatny kolor. I zrobimy sobie tutaj taką podmalówkę delikatną pod ten fragment tutaj tego takiego pola z tymi suchymi trawami. Ja będę na zmianę teraz później używać tych wszystkich kolorów, także będę raz sobie nabierać czerwieni, raz pomarańczu, raz tej ochry, raz zielonego, tak żeby ten obraz tak budować po prostu stopniowo i powoli. Muszę sobie tylko zobaczyć, czy mi to równo wychodzi. Okej, jest w miarę okej. Ja siedzę delikatnie pod kątem do tego obrazka, tak żebyście Wy dobrze widzieli, więc muszę co jakiś czas tak do siebie go skierować, żebym nie zrobiła jakiegoś takiego zjazdu tutaj, tak? No i tutaj znajduje się taka dróżka. I ta dróżka, widzicie, tutaj przy samym horyzoncie jest wąska, a tu nam się delikatnie rozszerza, tak? I wezmę sobie do tego troszeczkę inny pędzelek, może być taki okrągły, mięciutki, i możemy sobie teraz tą dróżkę tutaj, tą samą farbą zaznaczyć. Ona nam wychodzi mniej więcej stąd, tu jest bardzo wąska i tutaj idzie prawie do rogu obrazka, widzicie? Prawie do rogu. I tutaj robimy drugi fragment i ona nam się tak tutaj do dołu delikatnie rozszerza, widzicie? I przez ten taki jeden gest, czyli zrobienie tej drogi w taki sposób, od razu nam się zrobiła głębia na obrazie, tak? To jest właśnie taka perspektywa, tak? Okej, czyli to, co jest blisko, czyli na dole, jest szersze, a to, co jest tam dalej, bliżej horyzontu, jest węższy. No i teraz możemy już sobie spokojnie tą przestrzeń, o, tak ciapkając leciutko, aż do tej dróżki delikatnie przemalować, tak? Ja sobie nabieram ochra, pomarańczowy, czerwony, trochę żółtego, trochę zielonego, trochę błękitu pruskiego i ciapkamy. Nawet już nie mieszam teraz tych kolorów i zobaczcie, tutaj się tak fajnie i kolorowo teraz robi, tak? Tak tylko zaklepujemy sobie delikatnie tą przestrzeń na tym obrazie. I znowu ochra, pomarańczowy, żółty, czerwony, trochę błękitu pruskiego
Jak ktoś nie ma błękitu, może użyć też ultramaryny. I zaklepujemy kolejny. O, tu już bardziej zielono mi wyszło. No i bardzo dobrze. Zaklepujemy ten fragment. Ciach. No i teraz zajmiemy się tą stroną i znowu ochra, pomarańczowy, żółty, czerwony, trochę błękitu, jeszcze trochę czerwieni. Na tym pędzlu mają się znaleźć te wszystkie tutaj kolory, tak? Nie musimy ich mieszać. I zaklepujemy teraz tą część tutaj. O, w taki sposób. Zobaczcie, jakie się fajne robią tutaj już od razu takie. Taka ciekawa struktura, prawda? Że nie jest na gładko. Tylko już takie jakby trawy się pojawiają, tak? I znowu ochra, pomarańczowy, żółty, czerwony, trochę tej błękitu, znowu troszkę tych farb. O, i tutaj nam wyszło znowu trochę więcej zielonego i bardzo dobrze i fajnie. Taki zielonkawy ten odcień nam wychodzi. Ciap, 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 ciap. Zaciapkujemy pomarańczowy, żółty, czerwony i znowu trochę błękitu albo zieleni, jak tam woli, jak tam sobie chcecie. O. Ja bym tu dodała trochę więcej czerwieni i pomarańczu jeszcze. O właśnie. I ciapkamy. Nie mieszamy tych kolorów wszystkich razem. Tak dokładnie. I wtedy nam się taka fajna tutaj robi faktura takiej trawy już, tak? Suchej. Okej. Okay. Tam jeszcze też można troszeczkę przyklepać przy tym horyzoncie, żeby nie był ten horyzont taki równy, tylko też, żeby było widać takie jakby trawki. Okej. Dobra, no i troszkę pomarańczowego, żółtego i tutaj gdzieś możemy jakieś takie przetarcia zrobić, jakby wygładzić. Jeszcze muszę wycisnąć troszkę żółtej farby. Co tu? Ole, czytałam. Lucynka, ja po weekendzie z wnukami jestem wypompowana, więc tylko oglądam. Oglądaj, jak cię to relaksuje. Dzieci potrafią wykończyć. Domyślam się, jak bardzo. Oglądaj. Dorotka, witaj z dzisia. Witam. Super. Troszkę żółtej, troszkę pomarańczowej. I to sobie możemy tak delikatnie już zrobić takie jakby. O, widzicie, tak jakby tutaj się tak troszeczkę ta ziemia, tak jakby tu było wyżej, a tutaj nam się robi tak jakby troszeczkę niżej i też jeszcze tu przeciapkamy. Dobra, wstępna podmaluwa pod te nasze, jeszcze dodam tu troszeczkę białego i troszeczkę z żółtym, przemieszam, żeby było takie jaśniejsze, jakby gdzieś tam takie słoneczko nam się zrobiło. To wszystko robimy, moi kochani, póki ta farba jest jeszcze taka mokra, tak? O, takie jaśniejsze gdzieś, to jakby tam promienie słońca już gdzieś wpadły. Dobra. Okej. I tutaj w taki sposób gdzieś tam też możemy jeszcze na tym mokrym zrobić takie jaśniejsze plamki. Dobra. I mamy to. I teraz sobie tutaj zrobimy tą drogę, tak? Na razie zrobimy ją takim dość jasnym kolorem. Ja cały czas używam tego samego pędzla. Możecie wziąć pędzel Szczeciniak do tego, jeśli macie ochotę. I tutaj zrobimy sobie taki kolor, jeszcze tu przyklepię to białe, zrobimy sobie taki kolor delikatnego jakby piasku, więc do tej takiej, do tej ochry pomarańczu i odrobiny tego błękitu pruskiego dodajemy kolor biały. Przemieszamy i robi nam się taki, widzicie, taki jaśniutki, jakby piaskowy kolor, tak? No i teraz tutaj tą dróżkę, to jest podmalóweczka pod tą naszą dróżkę, przecieramy dokładnie, o, w taki sposób, trzymając pędzel, malując w taki tak poziomo, tak? Czyli ten piasek malujemy równolegle do dołu, widzicie, dół
i nie tak pod skosem, ani tak, tylko równolegle do brzegu płótna, tak? Bo jakbyście zrobili to w inny troszkę sposób, czyli pod kątem malowali, to wtedy mogłoby się okazać, że ta dróżka jest taka pochyła, tak? Więc jak wiecie, ja już Wam nieraz mówiłam, że kierunek malowania też jest bardzo ważny. Jaki efekt chcecie uzyskać, więc tak poziomo. Ta droga oczywiście tutaj nam się zwęża, gdzieś tam ginie przy horyzoncie. Okej. No i możemy sobie delikatnie tą dróżką najechać tutaj na te nasze trawy, tak? No i co? I wstępny taki szkic mamy zrobiony. Tutaj już nam to niebo delikatnie przeschło. Jeżeli Wam nie wyschło, to możecie sobie je wysuszyć suszarką do włosów. U mnie to już jest suche, więc już teraz mogę namalować takie delikatne smugi na tym niebie. Ale najpierw, zanim namaluję smugi, to białą farbą, którą sobie teraz tutaj wycisnę, namaluję sobie tutaj to takie jasne słoneczko, ponieważ przez to słoneczko też nam będą przechodzić takie, chmurki. Co tu, Dorotka, Alicja, witaj Alicjo, witaj, Iza, nie wiem jaki był rekord, ale ogląda nas już 54 osoby, a teraz jest 48, ale to są takie, wiecie, ktoś wchodzi, wychodzi, za chwilę znowu wchodzi, więc to tak mniej więcej wygląda ta rotacja. Kochani, ja Was bardzo proszę, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o tym, że tutaj odbywają się jakieś lekcje czy live'y, to bardzo Was proszę, o subskrypcję, subskrybujcie mój kanał, polubiajcie, tak, czyli łapki w górę, polubienia i komentarze sprawiają, że ten kanał rośnie w siłę, coraz więcej osób go ogląda. No i też Wy przy okazji, jak sobie włączycie dzwoneczek powiadomień, to będziecie dostawać informacje, co się nowego na tym kanale dzieje. Więc jest to też taka fajna metoda. No i też jak chcecie na te live'y tutaj trafiać o tej godzinie, o której one są, to przy każdym live'ie możecie sobie kliknąć na to, żeby Was YouTube powiadomił o tym, że taki live się zaczął. I będziecie wtedy zawsze wiedzieć, kiedy coś jest, kiedy coś się dzieje, kiedy zamieszczam jakiś nowy film. Ok. I teraz bierzemy sobie, moi kochani, taki płaski, malutki pędzelek, mięciutki. Bierzemy sobie białą farbkę, gęstą białą farbę i tak na środku, nad tym horyzontem tutaj możemy sobie namalować kółeczko, tak, czyli słoneczko. Jeżeli boicie się to zrobić tak od ręki, to możecie oczywiście najpierw wziąć sobie białą kredę albo suchą pastelę i zrobić to białą, suchą pastelą. Już pokazywałam Wam w niektórych filmikach, jak używać takiej suchej pasteli albo kredy, zwykłej białej kredy tablicówki, tak, do malowania takich elementów, które jakby sprawiają Wam trudność. I potem mokrym pędzelkiem zawsze można taką kredę sobie zmyć. Dobra, mamy kółeczko, w miarę mi wyszło równe to słoneczko, widać jak się tam błyszczy, tak? Fajnie nad tym horyzontem. I to słoneczko nam delikatnie teraz przeschnie, a my sobie zrobimy teraz tutaj na horyzoncie znajdują się takie, o, widzicie, takie jakby drzewa gdzieś tam w oddali, tak? I tutaj je zrobiłam dość ciemne, ja myślę, że ja je zrobię w takim podobnym kolorze, jak tutaj mamy tą trawę, więc użyję tych właśnie kolorów, które tutaj mam na palecie, czyli czerwony, żółty, pomarańczowy, ochra palona, błękit pruski, trochę zieleni. Jeszcze sobie tylko żółtego troszkę więcej wycisnę. Lepiej sobie wyciskać po małej takiej kuleczce farby, po to, żeby potem za dużo tych farb się nie marnowało i żeby nie trzeba było ich wyrzucać. I teraz wezmę sobie pędzelek szczeciniaczek, myślę, że taki, tego typu. To jest ten z tym ostrym włosiem, tak? Szczeciniaki są z takim ostrym włosiem.
Zuzia życzy zdrówka. Dziękuję, Zuzia. Bierzemy sobie pędzel szczeciniaczek, taki nieduży. No i znowu mieszamy sobie ochra, pomarańczowy, żółty, trochę czerwieni, trochę tego błękitu pruskiego. Delikatnie rozklepujemy o paletkę, tak? Też nie mieszamy, tylko rozklepujemy, tak żeby na końcu pędzla były takie kudełki, żeby nie było kluchy z farby, tylko żeby nam się tutaj takie kłaki, żeby na tych, tylko na tych włoskach, żeby była farba, tak? No i tutaj robimy sobie taki jakby las, który jest w oddali. Nie zaklepujcie tak bardzo dokładnie, żeby tam gdzieś prześwitywały takie prześwity tej czerwieni były, tak? Tym właśnie takim brązowym kolorem. No i oczywiście te drzewa, niech one będą też różnej wielkości, tak? W różnych odstępach od siebie. Jedne wyższe, drugie niższe. O, w taki sposób. Dobra. Chociaż nie wiem, czy nie popełniłam błędu, bo powinnam była chyba najpierw zrobić chmurki. Ale dobra, damy radę. I tutaj robimy te drzewka. Tu może być taka przerwa, tam gdzie ta dróżka się tam chowa. I zaklepujemy sobie. Muszę tak tutaj złapać, bo mi się strasznie tłucze to o paletkę. Robimy sobie taki las w oddali. Jeszcze trochę tej farby nabieramy. I tu gdzieś takie niższe zrobię drzewo. Tutaj znowu jakieś takie wysokie. Widzicie, tak to maluję, że spod spodu nam przebija ta taka czerwień, tak? I jeszcze trochę naklepiemy farby. I tu tak jest. I gdzieś jeszcze tu. I ciap, 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 ciap. I mamy lasek zrobiony. Tak jest tutaj. Ok. I teraz czekamy. Czytam sobie na wasze teraz komentarze. Zuzia życzy zdrówka. Im więcej farby, tym lepiej. No, Michał, nie zawsze. Nie zawsze. Czasami akurat takie rzeczy jak tutaj, to lepiej malować takim właśnie półsuchym pędzlem. Czyli żeby nie było kluchy z farby na pędzlu, tylko żeby była taka lekka, żeby ten na tym pędzelku były tylko, żeby była tylko farba na włoskach, tak? Danusia przeniosła się w inny świat i poczuła taką cudowną błogość. O, jak cudownie, Danusia. Widzisz, jak fajnie? Pięknie. Małgosia, cóż wypadam, jednak jeszcze dla mnie za szybko, więc dziś tylko udział bierny. Rozumiem cię, Małgosiu. Najlepiej jest właśnie obejrzeć sobie live'a najpierw, tak? Uczestniczyć. Tutaj teraz macie okazję, żeby te pytania mi zadawać, jak czegoś nie wiecie, albo jak chcecie, żebym wam coś tak bardziej wytłumaczyła, to jest właśnie czas. Teresa, gratulacje, kochana córeczko, pięknie malujesz, przekazujesz wiedzę, szczęść Boże. Dziękuję, mamusiu. Dziękuję bardzo, mamusiu. Witaj. Michał, niezapomniane słów. Tak, słowa pani Joli, nie wiem co to jest, Michał. Małgosia, myślałam, że w międzyczasie będę malować tą babią, ale nie dam rady, bo każde twoje słowo jest ważne, więc odkładam malowanie, koncentruję się na oglądaniu, tak więcej zyskam, malować będę jutro. Tak, Małgosiu, mi się wydaje, że tak, że potem już będziesz mogła sobie puścić to z odtworzenia i będzie ci bardzo, bardzo fajnie się malowało, no bo będziesz się mogła skupić po prostu i sobie nawet zatrzymywać w jakichś tam momentach. Małgosia, witaj, Małgosiu, witaj. Małgosia z Zawoi, ściskam Kingusie, ja cię też, Małgosiu, ściskam. Bardzo, bardzo serdecznie, miło cię widzieć na live'ie. Michał, mówisz o coś o kolorystyce, tak? Można sobie, Michał, kolorystykę taką dobrać, jaką chcesz. Moi kochani, no i teraz jak już mamy tutaj namalowane, zrobioną tą podmalówkę, słoneczko nam tutaj delikatnie wyschło. Jak wam nie wyschło, to sobie to możecie leciutko przesuszyć suszarką do włosów. I teraz bierzemy sobie gąbeczkę, taką zwykłą, kuchenną, już sięgam tutaj, taką gąbeczkę, tak, taką mięciutką. Moczymy sobie delikatnie w wodzie
Ala, ja też lubię malować z odtworzenia. No, tak jest właśnie najwygodniej, tak? Bo nic nie tracisz wtedy. A tutaj możecie i pisać, i zadawać pytania, i jakby malować. Dobra, ja sobie tylko ten pędzel wrzucę do wody, żeby już mi nie zasychł. Gąbeczkę zwilżamy delikatnie w czystej wodzie, dlatego dobrze mieć zawsze dwa kubeczki z wodą. Jeden kubeczek do płukania pędzli, a drugi z czystą wodą do mieszania farb, do moczenia właśnie gąbeczki. Odciskamy, nabieramy sobie taką odrobinkę białej farby na koniuszek tej gąbeczki, rozklepujemy, wklepujemy sobie w gąbkę jakby tą farbę mocno, mocno, żeby jej nie było za dużo. No i teraz na tym niebie jeszcze odrobinkę wklepujemy mocno sobie w tak jakby w paletkę, tak? Tak, żeby tylko w środku gąbki była ta woda. Zaraz będę czytać dalej Wasze komentarze. No i teraz sobie tutaj możemy porobić takie delikatne, a nawet ich nie widać teraz. Troszkę więcej, gęściejszej farby. Biel tytanowa, tak? Biel tytanowa, mocno kryjąca. No i teraz tutaj robimy sobie takie delikatne chmurki. Takie przejścia łagodne, tak? Wklepując gąbeczkę. Widzicie, jak fajnie to takie siałbułoczki super robią, nie? Dobra, no i teraz jeszcze tutaj przez to słoneczko nam mogą takie obłoczki delikatnie przychodzić, tak? Nie wiem, czy to dobrze teraz widać, chyba widać, nie? Jak się tak lekko ta farbka nam błyszczy, prawda? I jeszcze tutaj gdzieś możemy troszkę jakiegoś takiej chmurki dodać. Jeszcze troszkę rozklepujemy i gąbką te obłoczki wychodzą naprawdę fajnie. Gdzieś tutaj nam może wyjść sopraska. O, i tu, i tu, i tu. Dobra. No i jeszcze gdzieś tutaj musimy przeciągnąć przez to słoneczko i tak, żeby nam troszkę wychodziły też na boki, tak, z tego obrazu. O, tak to widać chyba teraz, nie? Żeby, mam nadzieję, że to nie jest za bardzo tak kolorem przepalone. Dobra, chyba już wystarczy, żebyśmy już tutaj też nie przesadzili z tymi chmurami, tak? Możecie też zrobić chmury w jakimś takim ciemniejszym błękicie, tak? Albo jakieś takie, gdzieś żółty jakiś obłoczek. Sobie też namalować i wtedy to też będzie fajnie wyglądało. Zostawiamy to teraz, bo czasami im mniej, tym lepiej. dobrze. No i co? I będziemy malować teraz dalej. To sobie już odłożę tą gąbeczkę gdzieś tam na boczek i czytamy. Małgosia, wysyłam łapkę. Ala też lubi malować z odtworzenia. Ania, witam po urlopie, ta godzina to dla mnie czas pracy. Później, czyli rano, będę malować. Wychodzi ładniej niż oryginał. Dziękuję bardzo. Ewa, witaj Ewo. Michał, pani Jola, pani instruktor, pisałem. Aha, tak, rozumiem, Michał, czyli twoja pani Jola. Danusia, Kingo, ależ masz cudowną, inspirującą mamę, gratuluję. Mam 77 lat, w młodości rodzice niestety nie pozwolili mi iść do liceum plastycznego, a teraz nadrabiam zaległości. Zawsze jest czas na to, żeby malować, tak? Zawsze. Ala mówi, że widać dobrze. No to fajnie, no to jak dobrze widać, to okej. Jak ktoś ma malutki ekranik, to może sobie dać otworzyć pełny ekran, a ewentualnie jak na komórce oglądacie, to też możecie sobie tak powiększać, tak, te fragmenty i potem też na odtworzeniu. Okej, ja sobie teraz sekundkę tutaj to podsuszę, tak, bo będziemy teraz malować już wierzby. Będziemy malować wierzby, ale potrzebuję chwilki, żeby to delikatnie podsuszyć. Okej. No i co? I zaczyna to fajnie wyglądać. Dodam na tej ścieżynce naszej. Będzie super. I cień troszkę, i światła. I będzie taki sielski, fajny obrazek. Aż by się chciało pójść tą dróżką gdzieś tam w stronę słońca. No. O, super to wygląda.
Ja jestem pewna, że ten pejzaż Wam naprawdę super wyjdzie, tak? Dobra, mamy to. Mamy to podsuszone. I co robimy, moi kochani, teraz? I teraz możemy już zrobić sobie, zacząć sobie malować te nasze wierzby. Zobaczcie, one wyglądają tak troszeczkę jak takie maczugi, tak? O, teraz będzie dobrze widać. Jak takie maczugi, prawda? Czyli są wąskie tutaj na dole i tutaj ku górze się delikatnie rozszerzają i potem wypuszczają takie pędy, tak? Witaj, Kamiks, witaj. I wyciśniemy sobie teraz farbkę czarną na paletkę, troszeczkę farbki czarnej. Ja używam akurat taki carbon, tak? Carbon black. Bo wiecie, że czernie też się od siebie różnią. A, szczeliło. Czernie też się od siebie różnią i czasami jest czerń, która nam wpada w lekki brąz, czasami jest taka czerń, która nam wpada w szarość, prawda? Więc czarny. Ale żeby nie używać takiej czystej czerni, to ja do tej czerni dodam troszeczkę zieleni. Pozdrowienia ze Strzegonia od Zosi, Kasi i Emilki. Oj, dziękuję, pozdrawiam też Zosię, Kasię i Emilkę. Serdecznie pozdrawiam. Okej, no i teraz bierzemy sobie taki pędzelek mięciutki z takim zaostrzoną końcóweczką, tak? I moczymy sobie koniuszek pędzelka do wody, bierzemy sobie farbkę czarną, troszeczkę na bok, dodajemy troszkę zieleni, można dodać troszkę błękitu pruskiego, tak? O, tak, żeby nie taką czystą czernią malować, tylko delikatnie złamać. Ja bym jeszcze dodała troszkę czerwieni do tej czerni i wtedy ta czerń będzie jakaś taka szlachetniejsza. Okej. I troszeczkę ją sobie rozrzedzamy wodą. Tak, rozrzedzamy sobie wodą. I co? I teraz jedna uwaga. Jedna uwaga. Wierzby, które znajdują się daleko, widzicie, te, które są tutaj daleko, tak, ta jest najmniejsza. Ta jest troszkę większa, ta jest największa. A tutaj jest taka jedna samotna wierzba, która jest mniej więcej wielkości tej, która jest tutaj, prawda? Więc co robimy? Zaczniemy sobie malować od tej najmniejszej, która znajduje się mniej więcej tutaj. I robimy najpierw taki dość, może gruby, nie gruby, pień, tak? Tym miksem tych farb. Jak nie chcecie mieszać, to możecie sobie też malować samą czernią. To też nie jest nic złego. No i tutaj nam się ta wierzba będzie delikatnie rozszerzała ku górze, tak? Czyli taką maczugę sobie malujemy. O. Malujemy to w taki sposób, żeby nam tutaj tak, ona była taka troszeczkę rozczochrana u góry. I to jest ta nasza pierwsza wierzba najmniejsza, tak? O, takie maczugi robimy. Pierwsza wierzba. Widzicie? Później te takie kłaki do góry będziemy robić za chwilkę. Teraz tutaj robimy sobie drugą wierzbę, tak mniej więcej na środku, między tą a tą. Tutaj zostawimy sobie miejsce na tą trzecią, a tu mniej więcej na środku tego jakby trawnika malujemy drugą wierzbę. Później je schowamy lekko w trawie. I ta wierzba będzie troszeczkę większa od tamtej. Znowu muszę pędzelek do wody, nabrać troszkę tej farby. Zaraz będę czytać Wasze komentarze znowu. Możecie je namalować niższe, ale mogą też być takie no dość wysokie, prawda? Tu malujemy drugą wierzbę, czyli też maczuga. O, taka ciach, ciach, ciach. Tu gdzieś można zrobić jakiś taki jakby konar. No i znowu takie jakby pazurki, tak? O, i zamalowujemy to na ten nasz ciemny kolor. Ciach, ciach, ciach. I już będzie gotowa
druga wierzba. Gdzieś tu można jej zrobić takie, jakby gdzieś tutaj wyrastały jej takie gałęzie, które gdzieś zostały urwane albo ucięte. I mamy drugą wierzbę. I teraz malujemy największą wierzbę, trzecią, gdzieś tutaj w tym miejscu. O, i ta wierzba już będzie największa i najszersza też przy okazji, tak? I już tutaj przechodzi nam w taką maczugę. Ciach, 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 ciach. Możecie to sobie też oczywiście w domku zrobić kredą, tak? Te wierzby najpierw sobie zaznaczyć, zrobić sobie je kredą, ten kształt tych wierzb, a potem dopiero malować pędzlem. I znowu takie u góry pazurki. No i zobaczcie, mamy trzy wierzby. Tak? Na razie pnie. I tutaj jedna rośnie taka samotna, gdzieś tak jakby na środku, więc bierzemy sobie znowu pędzelek i tutaj mniej więcej na środku tego trawnika malujemy sobie tą ostatnią wierzbę. Gdzieś tu i pazurki. Tak. I pazurki. Te takie gałązki, te, które idą tutaj tak do góry, to zrobimy sobie, moi kochani, na samym końcu. Jak już będziemy mieć tutaj wszystko wykończone, tak jak wąsy u kota robiliśmy. Na samym końcu, tak? Bo tutaj jeszcze się będzie dość dużo działo na tej trawie, więc nie chciałabym teraz, żeby nam te gałązki po prostu tam przeszkadzały. Okej, no i mamy już zrobione wierzby, tak? Widzicie, tutaj też jest tak krzywo, no bo to są te takie wierzby, które tak były obcinane i one tak wypuszczają potem te cienkie gałązki. Ja w ogóle uwielbiam wierzby. Dobra, no i mamy to. No i teraz zajmiemy się tutaj tą trawką. Będziemy sobie tą trawkę teraz tak fajnie już kolorować. Gdzieś dodamy takich traw, takich bardziej kolorowych. Będziemy cały czas używać tego pędzelka, teraz cieniutkiego, z takim ostrym zakończeniem. Płuczemy go sobie w wodzie. No i teraz możemy delikatnie tutaj zacząć podcieniowywać sobie tą trawkę, czyli tak urozmaicamy ją. Chociaż tak też wygląda całkiem fajnie, prawda? Ja sobie jeszcze muszę wycisnąć troszkę więcej czerwonej farby. I teraz czytamy. Maria Danuta Halina. Tak, witaj Danuto Halino. Michał, a w srosa jaki PLN, bo nie wiem, że oistek nie ma. Nie rozumiem, Michał, co napisałeś. Bardzo mi przykro, nie wiem. Myślałam, że tylko ja jestem tu z poważnym PESEL-em. Ja myślę, Mario, że tutaj większość jest osób z poważnym PESEL-em. Młodzi ludzie tutaj zaglądają, owszem, bo też mamy. Ja się śmieję, że to jest kanał wielopokoleniowy. Od osób z poważnym PESEL-em po osoby z bardzo niepoważnym PESEL-em. Kalendarz nie jest ważny, kiedy spełnia się marzenia. Tak jest, Ula, masz rację. Maria, też tak uważam, Ula, pozdrawiam. Oczywiście, że jest nieważne. W każdej chwili można zacząć spełniać swoje marzenia i swoje pasje. To jest, a ja myślę, że nawet im człowiek jest starszy, tym bardziej docenia to, że może się tym zajmować, tak? I że ma to, i że ma ten komfort i taką możliwość. No i co najważniejsze, hobby, że nie siedzi gdzieś tam w kapciach, przepraszam, przed telewizorem. Coś mnie w nosie głaskocze. Tylko po prostu ma jakąś pasję i coś robi dla siebie, tak? I najważniejsze jest to, że sprawia mu to ogromną przyjemność. No i dobrze, kochani. No i teraz tutaj sobie możemy na tej dróżce porobić takie różne przetarcia,
takie różne inne kolorki. Troszeczkę możemy użyć tej czarnej, dodać do tego pomarańczowej, trochę czerwieni. No i robimy tu sobie takie po prostu ciapki, kropki w różnych kolorach. Trochę nawet samej czerwieni gdzieś dodajemy. O, jakieś takie plamki. Tak? Wiecie co? Zmienię pędzelek. Coś mi tu wyskoczyło, jakieś powiadomienie. Na taki, wezmę taki ten szczeciniak. Będzie po prostu szybciej i łatwiej. Tak? I znowu troszeczkę te różne kolory sobie tutaj mieszamy. Trochę czarnego, trochę zielonego. O. I takimi, będziemy robić to takim pędzlem, pędzlem szczeciniaczkiem. Trochę gdzieś żółtej. Tak, żeby ta dróżka nie była taka płaska w jednym odcieniu, w jednym kolorze, więc dodamy tu troszkę zieleni, jakichś takich trawek, jakichś drobnych kamyczków. Tak? Różnicujemy to po prostu tutaj w taki fajny sposób. O. Trochę takich kropek gdzieś tu możemy dodać, jakichś jakby suchych liści czy czegoś takiego. Dobra, jakiś przetarć, tak? To jakby się tu pojawiły jakieś takie delikatne cienie, jakiegoś trochę światła tam zaraz możemy też rzucić, no bo tutaj mamy w końcu to słońce jeszcze, nie? Dobra, więc teraz możemy jeszcze trochę żółty, na przykład z odrobiną białego, żółty z odrobiną białego, gdzieś tutaj nam zaświeci jakimś światełkiem. Bawcie się tym, bawcie. Żeby dróżka nie była taka płaska. Niech tam się pojawi trochę światła, trochę jakichś takich promieni tego zachodzącego słońca. O. Tutaj znowu możemy troszeczkę tego błękitu pruskiego też dodać, żeby też trochę cieni nam się tutaj pojawiło, takich może nawet niebieskawych, o, zielonkawych, niebieskawych. No, i co? I jeszcze gdzieś tutaj możemy trochę takiego bardziej piaskowego dodać też, o, jasnego piaskowego przetarcia takie porobić. Dobra, i jeszcze trochę światła. Tutaj ma być bardzo, na tej dróżce może być kolorowo. Dobra. Jeszcze troszkę jaśniejszego gdzieś tutaj coś dodamy. Może nawet pomarańczu z bielą. Okej. Tak jest i... O, i tamta dróżka nam ginie w cieniu. No i teraz takiego światła trochę musimy jeszcze też dodać na tutaj na brzegi tych naszych pni. I zobaczcie, jak słońce świeci tutaj, tak, to rzuca cień tak jakby tutaj na brzegi po tej stronie, tak, na brzegi tych drzew po tej stronie, więc takie lekkie przetarcia tutaj z tej strony można zrobić na tych pniach. No. A na tą wierzbę rozświetla od tej strony, więc robimy troszeczkę takich przetarć tutaj po tej stronie, jak już mamy ten jasny kolor na pędzlu. Okej. No i tak to tutaj wygląda. To nie jest czysta biel, tylko taki biały z odrobinką żółtego, tak? No okej. Jak się Wam zrobi za jasno, to zawsze można delikatnie później to przyciemnić, tak? Nic się nie dzieje. Jak już raz coś zrobicie, to nie musicie mieć jakby tak, że już raz zrobiłem, o, za jasne wyszło, to już jest zmarnowany obraz. Nie. Zawsze można potem wziąć troszeczkę jeszcze ciemniejszego kolorku i sobie to delikatnie przyciemnić. No dobra. No i teraz zrobimy sobie, moi kochani, takie trawy.
trawy, które tutaj rosną. I do tego celu użyjemy pędzla, wachlarzyka, tak? Taki wachlarzyk, jak widzicie, ze Szczeciny, twardy. No i nabieramy sobie teraz różne kolorki od zieleni. Tak, najpierw zrobimy kilka takich może czerwonych, czerwony z pomarańczowym. Przemieszamy, rozklepiemy, tak trzeba rozklepać, żeby farba była tylko na końcu pędzla. No i zaczynamy zabawę w trawki. I do góry. Ciach, 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 ciach. Tutaj będzie troszkę ciemniej, więc za chwilkę tam dodamy jeszcze takich ciemniejszych trawek. Idą trawy. Tu. Czerwony. Ja może dodam trochę zieleni do tego czerwonego, żeby to nie było takie bardzo czerwone. I suchym pędzlem. Tego pędzla nie moczymy do wody. Nie moczymy do wody. Jeszcze trochę więcej tej farby. Może być czerwony z zielenią. O, i ciachu, ciachu, ciachu. Robimy takie trawki tu. Pamiętajcie tylko, że tutaj im dalej, tym te trawki są mniejsze, tak? Najpierw zrobimy trochę czerwonych. Później zrobimy troszkę ciemnozielonych, czyli możemy wymieszać sobie błękit pruski z żółtym, ewentualnie użyć tej ciemnej zieleni, którą już, ja już wam pokażę, błękit pruski z odrobiną żółtego. Tutaj mi się wkradło trochę bieli, ale nie będę się tym przejmować, bo tam jak się takie jaśniejsze pojawią, to też będzie super. No i teraz jeszcze troszeczkę zielonych. Tak, tu gdzie niegdzie. Tutaj tak samo. O, tutaj coraz krótsze. Zaraz tutaj też te wierzby schowamy w tych trawach. O. I tak po prostu przeciągamy tym pędzlem. Możecie też użyć, to wam za chwilkę pokażę, tego cieniutkiego pędzelka do robienia trawek. Takiego, tu jeszcze, tutaj. Tu ja bym jeszcze dodała trochę czerwonej. Nie płukam pędzla, tylko nabieram nawet tą zielenią tej czerwieni trochę, czyli zielony i troszkę czerwieni. Wtedy nam się zrobi taka ta czerwień troszeczkę inna. I teraz tutaj można przy tych wierzbach gdzieś takim kolorem, tak żeby te pnie schować nieco w tej trawie, to tutaj jest taka już zabawa, wiecie, w malowanie. A okej. I te wierzby jeszcze tutaj rzucają nam taki cień, prawda? Widzicie, od słońca pójdzie nam cień. Więc ten cień też może być taki czerwono-zielony, taki ciemny czerwień z zielenią, tak? I gdzieś takie na tej jakby trawie takie cienie, tak? Żeby tutaj ciemniej było. I też gdzieś tu. Można dodać też troszkę tego błękitu pruskiego do tej czerwieni. I tu cienie. Tak idzie cień, widzicie słońce, to cień idzie, o, tak tu, tak? Od tej wierzby w dół. I się nam zrobi taka fajna jakby głębia na tym obrazie, taka taki większy kontrast, nie? Tak? Dobra. I te trawki zielone, czerwone już tutaj mamy. Teraz tutaj bym jeszcze przyciemniła, więc czerwony wymieszam troszkę z błękitem pruskim. Możecie to zrobić też z ultramaryną, dodać trochę ciemnej zieleni. I jeszcze tutaj tym samym pędzlem przyciemnić nieco tutaj przy tej ścieżce. Tak. Te trawy, one też tutaj taki cień będą nam rzucać.
Tu gdzieś jeszcze trochę takich brązowych traw, takich ciemnych też można zrobić. No i oczywiście jak są ciemne trawy, to też muszą się pojawić trawy troszkę. Tu jeszcze tak dodamy takiego cienia gdzieś. Trochę też światła. Taka się zrobiła taka. Dobra, tam rozświetla całkiem. O, a tu można światło. Ale fajny efekt. Gdzieś tam światło od tego słońca z tyłu. Tak, i wtedy będzie kontrast taki większy. Gdzieś tu takiej jasnej trawy można trochę zrobić. Widzicie, efekt taki przypadkowy, a jaki fajny. Dobra, no coś takiego, nie? Dobrze widać? Chyba dobrze. Wiecie, że potem jak ten obraz przeciągniemy werniksem, to te wszystkie ciemne nam się jeszcze bardziej przyciemnią, a te jasne nam wyjdą do przodu, po prostu zrobi się na obrazie taka głębia. Te kolory będą takie bardzo nasycone, tak? Takie bardzo nasycone. Jeszcze możemy trochę wziąć czerwieni, gdzieś tutaj podciągnąć to, żeby ten pejzaż był taki bardzo jesienny, ale też taki bardzo kolorowy. Gdzieś tu jakieś takie trawy, o jeszcze takie plamy, światła. Trochę takich otrawek też tutaj. Czerwonawych. I jeszcze bym wzięła trochę żółtej teraz. I jeszcze gdzieś tutaj zaświeciła tym żółtym. To już jest taki, wiecie, taki proces. W zasadzie można wszystko. Tutaj, na tym obrazie. Okej, okay. Tu mamy takie jasne, tu mamy ciemne, tutaj te trawy się układają tak. O, tutaj mamy tak, że tutaj światła muszę trochę więcej zrobić. Tak pomiędzy tymi cieniami. Tak. O. Nam się schowało to. Dobra. No i jeszcze kilka takich żółtych traw, które tutaj też mogą nam delikatnie zaświecić. No i potem powyciągam jeszcze delikatnie. Tutaj też nam gdzieś mogą takie jasne trawki zaświecić. No. Zaraz będę czytać Wasze komentarze. Okej. Okay. No i co? I teraz czytamy. Maria pisze, to jest nas więcej, wspaniale, jest tu Was bardzo dużo, nas. Od czasu do czasu przyszłam, od czasu jak przyszłam, nawet zajmuję się rękodziełem, nie umiem bezczynnie siedzieć. I bardzo dobrze, Alu, Maria, ja to robię, to chyba dla tej małej, biednej, powojennej dziewczynki, którą nie zawsze było stać na kredki. Tak jest, rozpieszczaj swoje wewnętrzne dziecko. To jest bardzo ważne, Mario. Dorota, mi jeszcze kilka lat do emerytury brakuje. Ech, Dorota, na pewno się doczekasz. Na pewno się doczekasz. Bożenka, witam serdecznie wszystkich. Jestem w pracy, więc nie miałam jak tu zaglądnąć. Jutro na spokojnie oglądnę, jak malujesz, Kingo. Obraz cudny, na pewno go też namaluję. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Bożenko, miłej pracy. A ten wernik jest konieczny, jeśli nie mam, to muszę kupić. Dorotko, nie jest konieczny. Możesz użyć nawet takiej farby akrylowej, lakieru takiego akrylowego, nieśmierdzącego, ze zwykłego sklepu budowlanego, jak kupisz sobie lakier akrylowy, bezbarwny. Może być błyszczący, może być matowy, to też można przeciągnąć. Albo jest jeszcze jedna taka metoda, bardzo prosta, zwykły lakier do włosów, który używacie czasami, żeby sobie fryzurkę utrwalić. Też można prysnąć takim lakierem do włosów i też on spowoduje ten efekt takiego jakby werniksu, tak? Werniks końcowy do akryli, albo lakier do włosów, albo zwykły lakier akrylowy, nieśmierdzący, wodny. Tak, ze sklepu budowlanego, tylko ten wodny lakier ze sklepu budowlanego trzeba delikatnie rozcieńczyć z wodą, żeby nie zrobiły się takie brzydkie plamy.
Małgosia, przemiło się ogląda Twoje filmy, bo to wszystko idzie tak prosto, lekko i łatwo i mam takie fajne wrażenie, że ja też tak mogę, póki nie zacznę, bo wtedy zaczynają się schody, ale jest super. No, jak ja oglądałam bardzo dawno temu, jak się uczyłam malować filmy Boba Rossa, na pewno go wszyscy znają. Mam wrażenie, Boże, jak mu to tak fajnie idzie, tak pyk, pyk, pyk i obraz gotowy, on to tak szybko malował, a potem poszedł, co ja się namęczyłam, co ja się natrudziłam, ale było i tak fajnie. Gosia, dzięki Kindze pomału zamieniam TV TV sztalugi, zamieniasz telewizor na sztalugę? Nie rozumiem za bardzo. Małgosia, mogłabyś tak rozwinąć temat? Dorota, dziękuję. Ula, Werniks nie jest drogi. Nie, nie jest drogi Werniks. Można kupić sobie taką maleńką buteleczkę. Nawet w naszym ulubionym sklepie na A jest. W takich malutkich buteleczkach. Tak? I matowy, i błyszczący. Okej, okay, kochani, to teraz jeszcze muszę troszeczkę tutaj podkręcić tą bielą. Ile my tu już malujemy? O, godzinkę, czyli... Niedużo. Podkręcić tutaj to światło na tych wierzbach troszeczkę, tak o, tylko dotknę, żeby gdzieś tu przy brzegu się tak mocniej zaświeciło, ale nie robimy linii prostej, tylko tak delikatnie dotykamy, widzicie? I tak jakby nam się ta kora zrobiła taka bardziej błyszcząca, ale jest taka chropowata dalej, nie? O, tak dotykamy tym szczeciniakiem gdzieś tutaj, żeby nam gdzieś zaświeciło. No i teraz jeszcze można gdzieś tutaj takie jaśniejsze zrobić plamki. O, gdzieś jaśniejsze tutaj plamki. Tak jakby też tutaj gdzieś te rośliny się nam tak lekko zaświeciły. Tak. I jeszcze bym chciała trochę pędzelkiem takim podciągnąć, bo tak, ten już mogę sobie odłożyć, bo o, może tu go dam. I wezmę sobie teraz ten cieniutki taki... I spróbuję jeszcze powyciągać trochę takich trawek tutaj, takich ciemniejszych. To jak chcecie zrobić bardzo delikatne takie trawki, cieniutkie, to musicie dość mocno rozrzedzić farbę. O, trochę czerwieni, trochę tej zieleni. Bardzo mocno rozcieńczamy farbę do konsystencji roztopionych lodów. I żeby tak przeciągamy przez farbę, żeby na końcu nie było kluchy z farby, tylko mamy zaostrzony pędzelek. I tutaj jeszcze możemy kilka takich trawek wyciągnąć, tak? Tutaj przy samej tej ścieżynce, gdzieś tutaj też. A to już takie niuanse są. Gdzieś tu jakieś takie pojedyncze mogą się pojawić. Dobra. Jeszcze może odrobinkę. Ta ścieżka nam się troszkę tutaj tak zwęziła, no ale tutaj nam zarosła nam trawą z tej strony. Mogę ją trochę poszerzyć tutaj, żeby nie było tak, że no, gdzieś tu ją tak trochę poszerzę, żeby była taka bardziej... No dobra. Zarosła trawskiem. Okej, okay, ale jest dobrze. I tu trochę cienia dodam. Ultramaryna się tu wplątała, nie szkodzi. Dodamy trochę więcej zieleni. No i co teraz, moi kochani? I teraz co robimy? Zrobimy teraz te wierzbowe jakby witki, tak? I do tego celu ja może użyję jeszcze cieńszego pędzla. To jest taki pędzel z bardzo cienkim włosiem, mięciutki, z długim takim, tak, z takimi długimi kudełkami. Bierzemy sobie ten czarny z tą czerwienią, które tutaj mieliśmy wymieszane, z tym zielonym, ma być prawie czarny ten kolor. O, i rozcieńczamy go do konsystencji roztopionych lodów, albo takiego dość gęstego tuszu, tak? Lub takiej śmietanki, kremówki. Przeciągamy pędzel. Nawet najcieńszy pędzelek nie da Wam cienkich linii, jeżeli farba będzie zbyt gęsta. Farba musi być naprawdę mocno rozrzedzona.
Na końcu pędzla ma nie być kluchy z farby. I teraz zaczynamy malować od tej wierzby, która tutaj jest najmniejsza, bo te nam będą na nią potem nachodzić. Zobaczcie, łapiemy sobie tutaj, o, w tym miejscu i ciągniemy do góry, ciach, ciach, ciach. Jak pędzelek przestanie malować, to nie dociskamy na siłę, tylko znowu koniuszek do wody przeciągamy przez tą rzadką, ciemną farbę. Już Wam pokazuję tak bardziej do kamery. I ciach, ciach. Pionowo trzymamy pędzel do płótna, tak? Bardzo lekko i samym koniuszkiem malujemy. Widzicie? Tak? Ciach. Tak jak wąsy kotka robiliśmy. Na pewno to pamiętacie, tak? I mamy jedną wierzbę gotową. Pamiętajcie, żeby nie malować bokiem, bo jak będziecie malować bokiem pędzla, teraz Wam coś zademonstruję. Zrobię to tutaj z tyłu tego obrazka. Popatrzcie się, jak będziemy malować w taki sposób, tak, to nam się robią grube linie. A jak przyłożymy pędzel pionowo i zrobimy lekkie pociągnięcie, ciach, to robi nam się cienka linia. Tak? Nie możemy trzymać pędzla pod kątem, tylko w ten sposób, pionowo do płótna. I bardzo rzadka farba. No i w ten sposób robimy tutaj wszystkie te wierzby, tak? O, cieńsze, grubsze, leciusieńko. Popatrzcie się, ja to tak trzymam ten pędzel, że w zasadzie trzymam za koniuszek pędzla i tylko ciach, 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 tak? Widzicie? Tak, leciuteńko, leciuteńko. O. I jak najwięcej tych. Nie muszą być wszystkie równe oczywiście. Gdzieś tu stąd też mogą wyrastać te. Gdzieś tu stąd. O. I jak pędzelek przestaje malować, czyli jak robi się już tak, przerywa lekko, no to znowu musimy koniuszek do wody przeciągnąć przez farbę i do góry. O, tu się jedna taka większa, grubsza zrobiła, nie szkodzi. Pionowo. I działamy. No i następna wierzba. Tutaj też ciach. O. I działamy. I znowu pędzelek do farby przeciągamy i lecimy z wierzbą z tymi witkami. Tak. O. I znowu, bo nie maluje, nie dociskamy. No jak nie ma farby na pędzlu, to już nic nie wyciśniemy. Po prostu trzeba zamoczyć do wody, przeciągnąć przez czarną farbę i jak najwięcej tych witek takich cieniutkich tutaj zrobić. Takie zagęszczenie ma być. O, gdzieś tu stąd też mogą wyrastać. No i jeszcze ostatnia. A gdzieś tu też mogą się pojawić te takie, jak wyrastają tutaj z tych bocznych takich jakby gałązek. O, i tu. I teraz spokojnie przeciągamy i znowu do wody przeciągamy przez tą ciemną farbę. Czarny, czerwony, zielony i pionowo do płótna i lecimy. Potrenujcie sobie wcześniej na jakiejś karteczce, czy na jakimś papierku, albo na jakimś podobraziu takim, które, no powiedzmy, że coś Wam tam nie wyszło na nim, nie? No i lecimy, że tak powiem, z koksem. Nie tylko stąd, ale też tutaj z tych gałązek też idą mniejsze gałązki, prawda? O, i z tych gałązek jeszcze trochę farby. Jeszcze troszkę gałązek zrobimy. Tu gdzieś takie. Mogą też pojedyncze tutaj z tych takich małych wyrastać.
Dobra. I jeszcze tu. One jak wyschną, to nam się tutaj wpasują bardzo w te, bo na razie widać, bo one są mokre, więc tak dziwnie wyglądają, ale zaraz jak wyschną, to tutaj jeszcze musimy tak troszkę przedłużyć kilka tak. Tak jest. I jeszcze trochę. Siup, 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 siup. I już mamy gotowe. To jeszcze można delikatnie gdzieś przyciemnić. Zróżnicować te cienie tym ciemnym kolorem. No i jeszcze można tutaj kilka takich ciemniejszych trawek zrobić. Jak już mamy na tym pędzlu tą taką ciemną farbkę, to co nam szkodzi jeszcze tutaj zrobić trochę takich ciemnych traweczek, nie? Które tutaj są. Zaraz będę czytać wasze komentarze. Widzicie? Gdzieś tu takie trawki ciemniejsze tym cienkim pędzlem. Z dołu do góry. Tak? Z dołu do góry. I jeszcze tu trochę. To jest chyba najtrudniejsza rzecz. Malowanie tych cienkich linii. Ale potrenujcie sobie. Bardzo rzadka farba i cienki pędzelek. I wszystko będzie dobrze. I wszystko będzie dobrze. Dobra, gdzieś jeszcze możemy tu. I gdzieś tu, koło tej wierzby. Niech też jakieś takie krzaczki się tu pojawią. I chyba jest gotowy obrazek. Tak sobie myślę. No dobra. To teraz, moi kochani, przeczytam sobie wasze. A może jeszcze tu tak trochę robię, żeby koło tych wierzb. Dobra, też nie ma co przesadzać. Co tam piszecie? Gosia, mniej oglądam telewizji i odpoczywam malując. No właśnie, Gosia, to jest najlepsza metoda relaksu. Chociaż w telewizji też czasami można fajne rzeczy zobaczyć. Maria, piękny, dziękuję, Kingo. Gdybym wcześniej trafiła do ciebie, nie musiałabym teraz naprawiać błędów na każdym obrazie. Ale widzisz, na własnych błędach człowiek też się uczy. I to też jest bardzo ważne, tak? Poza tym możesz sobie potem zobaczyć, jaki przeszłaś progres, tak? Jak się rozwijałaś, jak gdzieś takie obrazy sobie te pierwsze zostawić, bo wtedy zobaczysz, ile się nauczyłaś. Tak? Danuta, jak Kinga maluje, to wydaje się, że wezmę pędzel i zrobię tak samo, a jak robię to w rzeczywistości, to się zawieszam i odkładam na dzień następny, bo może będzie łatwiej. Każdy obraz przybliża cię do tego, że będzie łatwiej. To ci mogę zagwarantować. I najważniejsze jest się po prostu rozmalować. Jak się rozmalujesz i będziesz robiła to, nawet nie mówię codziennie, ale tak powiedzmy 3 razy w tygodniu, tak? Nie róbcie sobie za długich przerw, bo jak sobie zrobicie za długie przerwy, to potem bardzo ciężko jest z powrotem się rozmalować. Ręka jednak cały czas musi mieć ten jakby ten ruch, tak? Renata, możesz polecić jakiś pędzelek do robienia tych cienkich trawek i wierzbowych witek marka rozmiar? Wiesz co, ja tu mam akurat pędzel marki Kolibri, syntetyczny i to jest 4. Pędzelek numer 4 z firmy Kolibri, ale też można używać, ja wam coś powiem, tu nawet nie grubość pędzla tak naprawdę się liczy, tylko to, żeby pędzel był, już wam jeszcze tutaj coś mogę, może mam tu jakiś jeszcze inny, żeby pędzel był po prostu, na przykład taki też może być, to też jest Kolibri, nie, to jest akurat Feniks 3, także to ciężko i ten jest na przykład grubszy, nie, ale jak go zamoczę do wody, to on będzie bardziej taki
ostry. Ale to nie tyle grubość pędzla jest ważna w malowaniu takich cienkich trawek czy cienkich gałązek, tylko konsystencja farby. Farba musi być bardzo rzadka. Musi być rozcieńczona jak taka śmietanka, taka kremówka, albo jak roztopione lody, albo jak taki gęsty tusz. Nawet najcieńszy pędzel, jak będziesz mieć, a farba będzie zbyt gęsta, to ci się to po prostu nie uda. Weź sobie pędzelek, rozrzeć sobie farby do konsystencji. Popatrz, tu już jak ta farba, o, ona powinna tak lekko tutaj tak spływać jakby, nie z tego, to akurat już jest jej mało, ale lekko powinna spływać. I jak będziesz miała cieniutki pędzelek, weź sobie karteczkę jakąś i po prostu pionowo przyłóż i trenuj, potrenuj. Czy masz pędzel w trzech dosłownie palcach i robisz ziom, ziom, ziom i nie pod kątem. Pod kątem wyjdą grube, widzisz? Pionowo do podobrazia, pionowo do karteczki, tak? I taki długi pędzelek jest lepszy, chociaż też wiem, że niektórzy moi uczniowie wolą malować maleńkimi pędzelkami, ale ja nie wiem, ja akurat jestem zwolennikiem tych długich, bo można też kupić taki malutki z takim krótkim włosiem, ale to już nie będzie ten sam efekt. Chociaż może, zaraz sprawdzimy. No, tu już grubsze się maluje. Poza tym mniej farby masz na tym pędzlu, ci zostaje. A jak masz taki pędzelek właśnie z takim włosiem długim, to naprawdę super. I potrenuj sobie gdzieś z boku, tak, pionowo. I zobaczysz, jak przechylasz pędzel, robi się grubsza linia. Jak sobie go pionowo trzymasz do karteczki. Najważniejsza jest konsystencja farby. Inaczej po prostu nie wyjdzie. Danusia, no właśnie Kinga ze swoją umiejętnością tłumaczenia jest rewelacyjna. Bardzo ci dziękuję, Danusiu. Maria, rewelacyjnie cierpliwa. O, dziękuję. Weronika, nie wiem jak się ten pędzelek nazywa po polsku, ale wygląda, że Kinga używa pędzel zwany liner po angielsku. No to jest coś w rodzaju takiego linera, tak. To jest coś w rodzaju linera. Chociaż muszę wam powiedzieć, że na przykład tego typu pędzlem, zaraz wam pokażę, czy to jest ten? Tak, popatrzcie się. Ten pędzel, który mam tutaj, on jest dość gruby, prawda? Ale ma bardzo ostrą końcówkę. I tym pędzlem, teraz wam coś pokażę, jak przeciągniemy go przez tą rzadką farbę, my też zrobimy takie linie. Też je zrobimy koniuszkiem. Ważne jest to, żeby była farba rzadka, żeby pędzelek na końcu był ostro zakończony, żeby nie było na nim kluchy z farby, tak? Pionowo trzymamy i robimy dokładnie takie same cienkie linie. Widzicie? Tak? Gęstość farby i to, w jaki sposób go trzymasz przy płótnie, tak? Też można takim grubszym. No i oczywiście kwestia też, no nie ukrywam, wprawy. Nie ukrywam, że to jest też kwestia wprawy. Jak te jeszcze są pytania. Monika, dobry wieczór, bardzo ładnie i jakie ładne te gałązki. Dziękuję Moniko. Słuchajcie, bo ja tutaj przeleciałam te komentarze wasze. Chcę przeczytać, żeby zobaczyć, czy nie macie jakichś jeszcze pytań do mnie. Wojtek, cudowny widok, dziękuję Wojtku. Ula, czy takie cieniutkie pędzelki po myciu jakoś specjalnie się przygotowuje do suszenia? Mój jeden roztrzepał się na końcu. Wiesz co, ja je po prostu myję od razu po skończeniu lekcji. Ewentualnie możesz od razu je płukać, tak? I delikatnie je w taki sposób nawet ręką sobie przeciągnąć. Dobrze jest akurat, jeżeli chodzi o cienkie pędzle, to kupić sobie pędzle takiej w miarę dobrej jakości i suszyć je do góry włosiem, czyli od razu je płukać. Jeżeli zostawisz je w wodzie, to one ci się zaraz miotełki zrobią z nich. Nie wolno tych pędzli trzymać w ogóle w wodzie, czyli płuczesz i odkładasz sobie go na bok, tak? No i suszysz go właśnie w taki sposób, ale potem jak go zamoczysz, to można też użyć na przykład wodę z mąką i sobie te pędzle tak spróbować uratować, czyli robisz tak jakby krochmal, tak, bo potem ten krochmal się zmyje i je
spróbować wyciągnąć tak do góry i ten krochmal powinien ci je z powrotem tak wydłużyć, nie? Ale jak się zniszczą, no to już będzie po ptokach. Natomiast, nie wiem, te firmy Kolibri są dobre. Dobra jest też takie, ja je kupiłam, nie wiem jaka to jest firma, to są też z takimi rączkami grubszymi, nie, to one też. Ważne jest po prostu to, żebyście od razu pędzle płukali, czyli używamy, od razu trzeba wypłukać i odłożyć na bok. Ewentualnie zamoczyć i tak sobie w... Nie wiem, jaka to jest firma, ja to kupiłam. To były po prostu pędzle, to się nazywają pędzle do kaligrafii. Tak, też są fajne, pędzle do kaligrafii. One są dość drogie, ale warto je kupić. Pędzle są już dokupione, taki cienki mi się nie trafi. To trzeba sobie specjalnie taki, Moniko, kupić. Ula, widziałam kiedyś na takim filmiku, jak pani coś robiła z pędzlami w czasie albo po myciu. Nie pamiętam, co ja mogłam robić. Znaczy ja półkami po prostu wyciągam sobie w taki sposób i mam tak, formuję go po prostu ręką, nie? I go zostawiam do wysuszenia. Czasami się rozczapiży, ale przed użyciem też można go w taki sposób jakby przeciągnąć ten. Alicja pisze, mam 3 takie cieniutkie, ale tylko jeden jest fajny do takich kresek. Tak, musicie sobie znaleźć jakiś swój własny ulubiony pędzel, tak? Do malowania takich cienkich, takich cienkich. Jedni wolą z krótkim włosiem, ja wolę z długim włosiem do malowania. Zdzisia pisze, ja takie cienkie kreski maluję pędzlem do zdobienia paznokci. Też dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Małgosia, ja kupiłam takie cieniutkie pędzelki do zdobienia paznokci, cudownie się sprawdzają. No proszę, widzicie, to ja nie wiedziałam. To sobie takie coś chyba też zakupię, ale cudo wyszło, Bogusia, Kingo, przecudownie, niby ciemny ten obraz, a jednak świeci, ja tak odbieram. No właśnie, nie? Jest taki słoneczny z dzisiaj, obraz jest śliczny, Maria, wiesz, by to wisienka na torcie, cudownie, Danusia, takie cienkie, Danusia, bo mi przeskoczyło... Do kresek to najlepsze w plastycznym sklepie kupić do kaligrafii, tak, to też. Basia pozdrawia serdecznie, obserwuję, maluję. Monika, no ja ostatnio mam przerwę w malowaniu, też trochę odpoczywam, odpoczywajcie. Max House, taki cienki pędzelek nazywa się kołczanek, czy jakoś tak? Nie wiedziałam, Max House, że taki kołczanek jest. Małgosia, cudownie wyszedł ten obraz, aż chce się malować, dzięki i gratulacje. Ja też dziękuję bardzo, Małgosiu, że byłaś. Ejlo, ja chciałem tylko powiedzieć, że raczej nie maluję obrazów, ale słucham cię, Kingo, dość często traktując swoje filmiki jako cudowne ASMR. Masz po prostu bardzo ciepły i przyjemny głos. Dziękuję ci bardzo, miło mi to słyszeć. Ja czasem przeciągam mydłem i tak zostawiam. To też jest dobra metoda, tak, przeciągnąć mydłem i zostawić i wtedy one się tak fajnie zasklepiają. Okej, teraz trzeba się podpisać, kochani, i kończymy live'a i idziemy na kolację. Podpisuję się oczywiście cieniutkim pędzelkiem, o tym, i tą rzadką farbą. I kochani, kończymy na dziś. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że ze mną byliście. Tak nam wyszedł ten obrazek. Potem jak się go przeciągnie werniksem, to jeszcze te kolory tak będą, uzyskają taką fajną głębię. Dzięki Wam dzisiaj i za dzisiaj i widzimy się w środę i malujemy, uwaga, 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 malujemy klauna rozmarzonego. To będzie dopiero dla nas wyzwanie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w środę o tej samej porze. Dobrej nocy, kochani. Dziękuję, że byliście ze mną. Pa, pa.